Czujesz to? Czuję chemię. Hejka, jestem Piotrek. Witam Was na chemicznym kanale uczniów 5 LO. Dzisiaj przedstawimy Wam krótką powtórkę z kwasów i wodorotlenków. Więc zaczynajmy. Zacznijmy od teorii. Co to kwas? Według definicji jest to substancja, która w roztworze wodnym dysocjuje na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej. Dysocjuje, czyli ulega rozpadowi na jony pod wpływem rozpuszczalnika, w tym przypadku wody. Spójrz na resztę kwasową. Patrząc na resztę kwasową, dokonujemy podziału na kwasy beztlenowe i tlenowe. Przykład? Chyba najpopularniejszym kwasem beztlenowym jest kwas chlorowodorowy, a tlenowym kwas siarkowy 6. Widzisz, na czym polega różnica? Jak udowodnić, że siarka ma wartościowość 6? Wartościowość reszty kwasowej jest równa ilości wodoru, czyli 2, a w zasadzie minus 2. Tlen ma stopień utlenienia minus 2, a liczba tlenów wynosi 4. Więc ile będzie wynosił x? Oczywiście, x musi wynosić 6. Jest także inny sposób. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Wodorotlenki. Są to związki chemiczne składające się z metalu i grupy wodorotlenowej OH-. Wodorotlenki pierwszej i drugiej grupy, oczywiście bez berylu, dysocjujące w roztworach wodnych na kationy metali i aniony reszty wodorotlenowej, to zasady. W skrócie, wodorotlenki rozpuszczające się w wodzie to zasady, na przykład KOH czy NaOH. Przykładem wodorotlenku nierozpuszczającego się w wodzie jest FeOH dwa razy wzięte. Zajmijmy się odczynem roztworu, pH, czyli stężeniem jonów H+ i OH-. Narysujmy oś. Skala pH wynosi od 0 do 14. Neutralne pH ma woda, jest to odczyn obojętny. Poniżej 7 kwasowy, powyżej zasadowy. Gdy ilość kationów wodoru równa się ilości anionów wodorotlenowych, to mamy do czynienia z odczynem obojętnym. Kiedy H+ jest więcej od OH-, to odczyn kwasowy. A gdy OH- jest więcej niż H+, mamy odczyn zasadowy. Odczyn roztworu badamy za pomocą wskaźników. Wskaźnikiem charakterystycznym dla kwasów jest oranż metylowy, a dla zasad fenoloftaleina. Dla wszystkich odczynów papierki wskaźnikowe. Pokażemy zaraz, jak się barwią w roztworach. Zanim przejdziemy do doświadczeń, trzeba pamiętać o bezpieczeństwie. W końcu pracujemy z substancjami żrącymi albo szkodliwymi. W laboratorium należy mieć na sobie fartuch i okulary ochronne. Poza tym trzeba pamiętać, że podczas rozcieńczania kwasów wytwarzają się wysokie temperatury. Więc jeśli chcesz być piękny i młody, wlewaj zawsze kwas do wody. Albo... Pamiętaj, chemiku młody, zawsze wlewaj kwas do wody. Albo najpierw woda, potem kwas, bo nieszczęście spotka nas. Doświadczenie pierwsze. Mamy trzy kolby. W pierwszej znajduje się kwas, w drugiej woda, oczywiście odczyn obojętny, w trzeciej zasada. Wszystkie roztwory, jak widać, są bezbarwne. Najpierw dodamy do każdego pomarańczowego oranżu metylowego. Zauważ, że w kwasie oranż jest czerwony, zaś w wodzie i w zasadzie nie zmienia swojego koloru. Teraz bezbarwna fenoloftaleina. Jak widać, fenoloftaleina służy tylko do wykrywania zasad. Jest w nich malinowa.
Następnie wskaźnik, jak sama nazwa wskazuje, jest uniwersalny. W kwasie przybiera zabarwienia czerwone, w odcinie obojętnym nie zmienia swojego koloru, a w odcinie zasadowym jest niebieski lub zielony. Teraz porozmawiajmy o kwasie solnym. Kwas chlorowodorowy dysocjuje w wodzie na kationy wodoru i aniony chlorkowe. Aby otrzymać kwas chlorowodorowy, należy wprowadzić chlorowodór, gaz, do wody. Kwas chlorowodorowy jest bezbarwny i ma gęstość większą od gęstości wody. Jest także żrący i dymi na powietrzu. Bardzo ładnie, Piotrze. Teraz kwas siarkowodorowy. Kwas siarkowodorowy dysocjuje na kationy wodoru i aniony siarczkowe. Podobnie jak z kwasem solnym, kwas siarkowodorowy otrzymujemy poprzez wprowadzenie siarkowodoru gazu do wody. Kwas siarkowodorowy ma charakterystyczny zapach zgniłych jaj oraz jest trujący. Teraz przejdźmy do kwasu siarkowego 6. Jak widzimy, jest to kwas tlenowy. Narysujmy jego wzór strukturalny. Wodory są połączone z tlenami. Kwas siarkowy 6 dysocjuje w wodzie na kationy wodoru i aniony siarczanowe 6. Aby go otrzymać, należy wprowadzić tlenek kwasowy do wody. W ten sposób możemy otrzymać każdy kwas tlenowy. Kwas siarkowy 6 jest kwasem higroskopijnym, co oznacza, że pochłania wodę z powietrza. Gdybyśmy postawili jego roztwór na wadze, jego masa wzrosłaby po jakimś czasie. Kwas siarkowy 6 ma gęstość większą od gęstości wody i zwęgla substancje organiczne. Pokażemy to w doświadczeniu. Piotr nalewa kwasu siarkowego 6 do zlewki. Brawo! Teraz bierze łuczywo i zanurza w roztworze kwasu. Co widzimy? Łuczywo zwęgliło się tak, jak przypuszczaliśmy. Teraz spróbujmy z bibułą. Maczamy, maczamy. I tak, też się zwęgliła. Cóż za niespodziankę. O, Piotrze! Teraz zajmiemy się kwasem azotowym 5. Jak dojść do tego, że taka właśnie jest wartościowość azotu? Zaraz to pokażemy. X minus 3 razy 2 równa się minus 1. Jak zapewne zauważyliście, X musi równać się 5. Teraz narysujmy wzór strukturalny tego kwasu. Kwas azotowy 5 dysocjuje w roztworze wodnym na kationy wodoru i aniony azotanowe 5. Możemy go otrzymać, jak już wcześniej wspomnieliśmy, wprowadzając tlenek kwasowy do wody. Kwas azotowy 5 ma ostry zapach oraz jest żrący. A oprócz tego, co pokażemy w doświadczeniu, ścina białko. Tutaj mamy kefirek. Do drugiej zlewki Piotr nalewa kwasu azotowego 5. Dodaje kwasu azotowego i czego się spodziewamy? Oczywiście tego, że białko się zetnie i tak też się stało. Jak widzimy, na dole zlewki mamy ścięty kefir. Jest to próba ksantoproteinowa.
Teraz porozmawiajmy o wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu. Te dwa związki są do siebie podobne niczym dwie krople wody. Sód jest metalem aktywnym, który po wrzuceniu do wody tworzy wodorotlenek sodu oraz wodór. Jest to reakcja wybuchowa. Innym sposobem otrzymania wodorotlenku sodu jest reakcja wody z tlenkiem sodu. NaOH barwi fenoloftaleinę na kolor malinowy. Reakcje otrzymywania wodorotlenku potasu są takie same jak reakcje otrzymywania wodorotlenku sodu, z tą tylko różnicą, że oczywiście sód zastępujemy potasem. Teraz porozmawiajmy o właściwościach tych dwóch związków. Najpierw właściwości fizyczne. Oba te związki są substancjami stałymi, są one białe, dobrze rozpuszczają się w wodzie, a także są higroskopijne. Jeśli chodzi o właściwości chemiczne, obie substancje są bardzo, bardzo żrące. Wodorotlenek sodu dysocjuje w wodzie na kationy sodu oraz aniony wodorotlenowe, zaś wodorotlenek potasu dysocjuje w wodzie na kationy potasu, no i także aniony wodorotlenowe. Czas na zagadkę. Co powstanie, gdy zmieszamy NaOH z HCl? A teraz przyszedł czas na nasz suchar tygodnia. Co robi chemik z fenoloftaleiną na imprezie? Szuka dziewczyny z zasadami. No bo wiecie, fenoloftaleina barwi... No dobra, nie ukrywamy, że nasze suchary no nie będą śmieszne. Ale tak czy inaczej, lajkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze, gdyż jest to niczym miód wielokwiatowy na nasze młode, ambitne serca. Projekt realizowany przez uczniów 5 LO o nazwie Czujesz Chemię, realizowany w ramach międzynarodowego projektu Szkoły budują demokrację. Łapki w górę, w ten sposób docenisz naszą ciężką pracę.